Przeciwko mojej osobie w Tomasz Piotr... Dziękuję bardzo. A Tomasz Piotr Panie desygnowany komisarzu, mam dwa pytania odnoszące się do pańskiej pracy jako komisarza do spraw badań naukowych i rozwoju. Pierwsze dotyczy strategii wobec Morza Bałtyckiego, która bez wątpienia należy do pańskiego zakresu kompetencji. Jak pan wie, to jest bardzo o, o, duża sprawa, duży temat, który obejmuje nie tylko aspekty zewnętrzne, ale również środowiskowe. Mam pytanie, w jaki sposób zamierza pan współpracować z przyszłym komisarzem do spraw ochrony środowiska, aby uwzględnić jak najściślej zagrożenia, które są powodowane przez projekt Nord Stream w regionie Morza Bałtyckiego dla środowiska tego morza? W Uchwała Parlamentu Europejskiego z lipca 2008 roku, jak pan wie, obejmuje cały szereg przyczyn środowiskowych, które przemawiają jak najściślej przeciwko temu projektowi. Chciałbym wiedzieć, jaka jest pańska opinia. Bardzo bym chciał wiedzieć, jaki jest pański pogląd na tę sprawę. Drugie pytanie dotyczy naszej współpracy. Chodzi mi o współpracę z członkami Komisji Rozwoju Regionalnego w dziedzinie dostarczania nam wszelkich niezbędnych dokumentów i materiałów odnoszących się do funduszy strukturalnych, wykorzystania funduszy strukturalnych przez państwa członkowskie, wdroża, wdrażania programów i innych tematów technicznych. Muszę przyznać, że miałem pewne trudności z otrzymaniem takich materiałów z Komisji Europejskiej, tak więc chciałbym zapytać pana, jakie jest pańskie zdanie również na ten temat. Chciałbym otwarcie powiedzieć, że w niewystarczającym stopniu zapoznałem się z tą sprawą, tak żeby móc panu dać y, zadowalającą odpowiedź. Znam problematykę, ale szczerze powiedziawszy byłoby to. Y, nie w porządku z mojej strony, gdybym teraz starał się w jakiś sposób odpowiedzieć na to pytanie, byle jak. Więc jeżeli pan mi zaufa, to chciałbym zająć się tą sprawą nieco później. Natomiast jako na stanowisku ministra poznałem pana potocznika przez trzy lata i znam go najlepiej ze wszystkich kolegów i dlatego jestem pewien, że będziemy mogli tutaj osiągnąć pełne porozumienie w tej sprawie. Odnośnie drugiego pytania. Otóż wydaje mi się, że ma Pan wszelkie możliwości w, włącznie z zadawaniem pytań, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, które papiery, które dokumenty są do dyspozycji. Ja osobiście mogę powiedzieć, że jestem maksymalnie otwarty, jestem naprawdę gotowy przesyłać Państwu wszelkie dokumenty. Natomiast tam, gdzie istnieje na przykład ochrona niektórych przedsiębiorstw i w związku z tym istnieje pewna poufność takich informacji wobec opinii publicznej, no tutaj jest pewna restrykcja, ale ja osobiście opowiadam się za pełną otwartością. I przejrzystością, jeżeli jest to rzeczywiście w zgodzie z tą osobistą ochroną niektórych jednostek, to oczywiście jestem za pełnym rodzaniem takich dokumentów.